12 rzeczy, których nie wiesz. Chyba. Blondynki? Nie być głup. Stereotyp dotyczący głupich blondynek jest z gruntu fałszywy. Pod względem IQ naturalne blondynki stoją nawet nieco wyżej niż inne kobiety. Stan Lee. Amerykański scenarzysta, producent filmowy i rysownik komiksowy. Ojciec takich postaci jak Spider-Man, Hulk, Daredevil czy X-Men. W tym roku będzie miał 94. urodzinki. Najlepszą konsolą, nie licząc nowej generacji, jest... PlayStation 2! Sam posiadam taką konsolę i wolę już pograć na Xboxie. Wielki, bombowy, wystrzałowy, zajefajny, głupi. Wystrzałowy, niesamowity, nadzwyczajnie inteligentny, najlepszy, bombowy, tragikomiczny, niesamowity Deadpool. Każdy może się nacieszyć, nie licząc Chin. Właśnie tam jest zakaz emitowania tego filmu. Ze względu na liczne wulgaryzmy, krwawe sceny i sceny erotyczne. Biedni Chińczycy. PG5 w Opolu na lekcji historii, żeby dostać ocenę 2, trzeba napisać test na minimum 80%. Karamba! Papież Franciszek opublikował pierwsze zdjęcie na Instagramie. Nie trzeba było długo czekać, żeby zebrała się okrągła suma 80 tysięcy polubień. Trzeba też dodać, że nasz papież jest bardzo aktywny na Twitterze. Wyszły pierwsze przecieki odnośnie sprawdzianu gimnazjalnego. Wiadomo, że na teście z matematyki będą zadania z obliczania cen, obliczania procentów i potęgowania. Na salę egzaminacyjną będzie można tylko wnieść długopis lub pióro, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. No, że nie można mieć przy sobie telefonu, każdy wie. Ale niedawno wyszedł nowy zakaz. Zakaz smartwatchów. Ciekawe, czy też nie można brać smartopasków. Od połowy 2015 roku wyszły nowe komiksy Marvela po polsku! Tak! Żegnaj, translatorze! Witaj, Polsko! Standardowy YouTuber zarabia $50 za każde 100 tysięcy wyświetleń. Czekam. Dlaczego nie chcemy imigrantów w Polsce? Z jednego podstawowego powodu. Islamiści w Koranie mają taki drobniutki, malutki, podstawowy nakazik. Zabijanie niewiernych. Dlatego nie można im ufać. Na przykład, jak jesteś katolikiem, to nie sądzę, że masz Biblię i jej nakazy w... pupie. No, wtedy to nie masz prawa nazywać się katolikiem. Każda religia ma swoje prawa, które musi przestrzegać. Jedz w McDonaldzie i schudnij! Tak, to możliwe! John Cisna. Przez 3 miesiące jadł codziennie w restauracji McDonald's śniadanie, obiad i kolację. Lecz trzymał się limitu 2000 kalorii dziennie. Czyli tyle, ile człowiek powinien jeść. Dla eksperymentu nie jadł niczego więcej. I jak się okazało, nie tylko nic nie przytył, ale schudł 17 kilo. Taka dieta chyba mi się przyda. Wspaniałe wiadomości. Jesteś kosmitą.